i w imieniu zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szubinie organizujemy taki program nasz Żyj Bezpiecznie. Mieliśmy już spotkania i z policją, i z lekarzem, i ze strażakami. I w tej chwili poprosiłam panią doktor, byłam na spotkaniu, gdzie było bardzo ciekawe mówienie o tej chorobie. Więc pytałam, czy pani doktor się zgodzi, no bo wiadomo, my nie mamy finansów na to, żeby ten pani doktor nam się zgodziła gratisowo wystąpić dla nas, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy pani doktor, że przyjechała do nas i zapraszamy. Nazywam się Aleksandra Pałuszek, jestem psychologiem, na co dzień pracuję w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w domu Sulajder w Bydgoszczy, nie wiem czy ktoś z państwa wie, gdzie ta placówka jest. Natomiast zajmujemy się ogólnie jako placówka chorobami wieku podeszłego, w tym głównie otępieniami. Jak wiadomo, otępienia są aktualnie dużym problemem społecznym, dlatego ja się bardzo cieszę zawsze z takich zaproszeń, jak dostałam od państwa, ponieważ dzięki temu jest możliwość, żeby dużej ilości osób, większej ilości osób przybliżyć w ogóle ten temat otępień. Co to jest, jak to się zaczyna i że tak naprawdę jest to problem społeczny. Jest to problem społeczny, jest to problem zdrowotny i jest to problem, który trzeba leczyć. Otępienie nie przejdzie samo. To nie jest grypa czy przeziębienie, na które nie będziemy zwracali uwagi, to może przejść, tak? Jest to naprawdę duży problem i naprawdę to trzeba leczyć, tak? Dlaczego ten problem jest ważny? Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Na pewno wiecie to państwo z różnych programów, pewnie też to obserwujecie, że trochę jest tak, że populacja osób starszych w Polsce, ale też na całym świecie wzrasta. Jest coraz więcej osób po 65 roku życia i tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest takim zjawiskiem siwienia społeczeństwa. Tak, to jest duży nasz zasób, ponieważ osoby starsze są osobami mądrymi, mają dużo do powiedzenia, mają duże doświadczenie, ale też niesie ze sobą dosyć dużo problemów zdrowotnych. Jak państwo spojrzycie na slajd, w 2015 roku populacja osób starszych wynosiła w Polsce blisko 23%. To jest dużo. Natomiast w związku z tym, że nam się społeczeństwo starzeje, też częstotliwość występowania chorób wieku podeszłego też niestety wzrasta. Jak ostatnio czytałam różnego rodzaju publikacje, to okazuje się, że wśród osób po 70 roku życia praktycznie większość osób choruje już na jakieś choroby przewlekłe. Niestety choroby układu nerwowego, choroby mózgu też należą do chorób przewlekłych. Jeżeli chodzi o statystyki w Polsce, to żeby powiedzieć, jak jest u nas, to ostatnie badania, jakie znalazłam, a są to badania sprzed paru ładnych lat, tak, to mówi się, że w Polsce szacuje się, że choruje około 500 tysięcy osób, w tym ponad połowę na otępienie typu Alzheimerowskiego, czyli na tą tak zwaną chorobę Alzheimera, jak o tym mówimy. Natomiast jestem o tym naprawdę głęboko przekonana, że statystyki te są niedoszacowane. Proszę państwa, starość, wiek podeszły nie musi się równać zaburzenia pamięci. Absolutnie nie. To nie jest normalne. Na problemy z pamięcią trzeba zwracać uwagę, ponieważ zawsze są ważnym symptomem. Wiele osób nie idzie sprawdzić, o co chodzi, czy to, co się dzieje z moją pamięcią, ponieważ się bardzo boi. My się boimy jakiejś diagnozy strasznej, na przykład takiej jak diagnoza otępienia. Ale problemy z pamięcią nie zawsze muszą oznaczać otępienie. Ja myślę, że jak jesteśmy tu na sali wszyscy, to każdy z nas miał taki okres, że gorzej pamiętał w życiu, prawda? Ja na pewno miałam takie okresy, że gorzej mam z pamięcią, nie wiem jak państwo. Z przemęczenia, ze stresu, z zabiegania, czasami nawet z chorób somatycznych wynikają nasze problemy z pamięcią. Jak coś nas boli przewlekle, to też się gorzej skupiamy, prawda? Problemy z tarczycą owocują problemami z pamięcią. Problemy z witaminą B12, problemy depresyjne owocują też problemami z pamięcią. Niewyspanie, które nam się dosyć często zdarza, też owocuje problemami z pamięcią. Dlatego zaburzenie pamięci nie zawsze muszą oznaczać otępienie, ale zawsze, podkreślam zawsze, są czymś poważnym, w sensie trzeba na to zwrócić uwagę. Trzeba to zdiagnozować tak naprawdę. Co się z nami dzieje? Dlaczego to tak jest, że gorzej pamiętamy niż do tej pory? Dlaczego pokazuję państwu ten schemat, jak to się rozwija? Też, żeby powiedzieć to wszystko, co państwo słyszycie też a propos innych chorób przewlekłych.
im szybciej zareaguje, tym lepiej. Nie jak taka kaskada zejdzie już do dołu, tylko jak coś się w ogóle zaczyna dziać. Wiadomo, w chorobach związanych z pamięcią, w chorobach poznawczych, jak w każdej innej chorobie, im zadziałam szybciej, tym dłużej mogę być sprawny, tym dłużej mogę dobrze funkcjonować, tym dłużej mój bliski może dobrze funkcjonować, prawda?